Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Kalety i okolicznych miejscowości na 21 dni Kalet, które odbędą się 31 maja, potrwają do 2 czerwca tego roku, bo będzie wiele się działo. Takich dni Kalet, szanowni państwo, jeszcze nie było. Te dni Kalet to będzie przede wszystkim spotkanie z kulturą, ale również z naturą, bowiem 21 dni Kalet odbędą się w najpiękniejszej dzielnicy Kalet w Zielonej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeżeli dopisze pogoda, to będzie to festiwal, tak jak powiedziałem, kultury, ale będzie to też festiwal sportu, rekreacji, turystyki. To jezioro zapełni się kajakami, rowerami wodnymi, łodziami wiosłowymi. Będzie można podczas dni Kalet z tego sprzętu pływającego tutaj cały czas korzystać. Mamy bogaty program kulturalny, ale o tym pan dyrektor. W piątek zapraszamy na regionalne obchody Dnia Dziecka. Co prawda to jest 31 maja, ale z okazji stulecia obchodów jubileuszowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, właśnie dzięki TPD, spotykamy się tutaj już o godzinie 10 rano, zapraszamy wszystkie dzieci do udziału, a w godzinach wieczornych po raz kolejny już 7 plenerowy show kaletańskiej grupy Rock Time, która proponuje turniej rock'n'rolla ogólnopolski przy grupie Chrząszcze. W sobotę gwiazda wieczoru, zespół Wilki. W kaletańskich lasach pojawiły się wilki. Wiemy, że wilki przyciągają wilki i w tym roku wilki przyciągnęły do Zielonej zespół Wilki. W niedzielę zakończymy wspaniałą grupą Bohika i Piotr Karpienia. Wspaniała muzyka, naprawdę warto przyjść tutaj do Zielonej w tych dniach, bo tak jak powiedziałem już na wstępie, będzie wiele się działo. Serdecznie zapraszamy. Z centrum Kalet będzie można dojechać do Zielonej bezpłatnym autokarem. Wkrótce na stronie internetowej kalety.pl zostanie opublikowany rozkład jazdy.